Trwa właśnie odprawa wolontariuszy co roku na GF Point. Liczne grono chętnych pomaga, by impreza przebiegła sprawnie dla uczestników. Co otrzymują wolontariusze i z czym się wiąże wolontariat dla tych, którzy tu przyjeżdżają? Wolontariat, może powiem przede wszystkim, dla kogo jest wolontariat. Wolontariat na GF Point jest dla tych, którzy chcą poznać GF Point od kuchni, dla tych, którzy chcą pomóc przy organizacji tej imprezy. Nie jest tylko dla tych, którzy wcześniej byli na GF Point. Są też z nami wolontariusze, którzy nigdy nie byli na GF Point, ale postanowili nam przyjechać i pomagać. Są też wieloletni uczestnicy GF Pointa, którzy powiedzmy po czterech edycjach postanowili, że przyjadą i pomogą nam tą imprezę rozkręcać. Więc przede wszystkim wolontariat pozwala poczuć tego ducha GF Pointa z drugiej strony, od kuchni, poczucie częścią czegoś większego, pomóc nam w organizacji, bo bez tych kilkuset wolontariuszy ta impreza nie miałaby prawa się odbyć. Więc oni są najważniejsi tak naprawdę na tej imprezie. Więc to jest... Co otrzymują w zamian? W zamian otrzymują oczywiście jakieś tam pakiety sponsorskie, gadżety od naszych sponsorów, kalendarze, również gadżety od Gunfire'a. Jest oczywiście tutaj nocleg na sali, posiłek, czyli taki cały pakiet świadczeń dla wolontariusza, dość bogaty. Więc wolontariusze też dostają jeść, mają gdzie spać, plus oczywiście dostają w nagrodę dużo ciężkiej pracy, ale też ogromną satysfakcję. Jest wpół do pierwszej w nocy. Chwilę temu wystartowała kategoria Team. Jesteśmy na punkcie G nocnego etapu przeznaczonego dla właśnie tej kategorii. Przedstaw się i powiedz nam coś o waszym punkcie. Nazywam się Łukasz Mućwicki. Jesteśmy właśnie teraz na punkcie G, tak jak wspomniałeś. Jest to ostatni punkt z trasy nocnej. Zawodnicy dopiero po zdobyciu wszystkich punktów będą mogli przystąpić do podejścia do zadań znajdujących się na tym punkcie. Jest to tak zwany Killing House. Zaraz po wejściu do budynku i po oddaniu swojej karty zawodników będzie czekać zadań. Będą musieli się nieco nagimnastykować. Z mebli znajdujących się w środku budynku zbudowaliśmy na nasze potrzeby taki niezły labirynt. Będą musieli go przejść oraz w środku czeka system G&G MED 5x5, w którym będą musieli zestrzelić 25 kopułek, żeby zaliczyć ten punkt. I generalnie rzecz biorąc, w ciągu 3 minut muszą przejść cały labirynt, zestrzelić wszystkie kopułki i wyjść z pomieszczenia. Pojedyncze okręgi niebieskie to punkty kontrolne. W rodzie jest taka mniejsza. Dlatego, że tak. Na punktach są przygotowane zadania. Tak? No jako tak. Jedna mapa. Uwaga! Jesteśmy po starcie ostatniej kategorii, Basic. Wszyscy zawodnicy są już w terenie. W kategorii Team wzięło udział 18 zespołów składających się z 70 osób. W kategorii Pro wzięło udział 58 osób, w Basicu 92 osoby. A w kategorii Adventure wzięło udział 21 zespołów. Jesteśmy w Sokołowsku, gdzie rozgrywa się główna część kategorii Adventure, zupełnie nowej kategorii na GF Point 2018. Jest z nami obok tutaj Mikunda, który jest elementem tego scenariusza i zaraz nam powie parę słów na temat swojej roli i nowej kategorii. Znaczy tak, jestem w tym momencie informatorem dla kategorii Adventure. Nazywam się Alfred Sokołowski i mam za zadanie zdezorientować uczestników, którzy szukają jednej z głównych postaci całej kategorii. Jest to pustelnik, który jest gdzieś w górach wokół nas. Ja podaję tutaj punkt,
który ma za zadanie zmylić naszych graczy, ale jednocześnie też jest oprócz mnie dwóch innych informatorów, którzy podają prawidłową lokalizację i na tej podstawie muszą wywnioskować, gdzie znajduje się pustelnik. Podczas odprawy kategoria Adventure jest informowana o grupie ludzi, która jest poszukiwana. Tak, jest to oddział, który zaginął tutaj w okolicach godzin porannych. Również informuję o tym oddziale, z tym, że moja wersja wydarzeń troszkę się różni od wersji wydarzeń podawanych przez inne postaci niezależne. Kategoria i ogólnie gdzie już byliście? Witam serdecznie, nazywam się Krzysztof Korpusik. Przyjechaliśmy razem z kolegami z Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia. Jesteśmy tam pod chorążymi, tam studiujemy. Jesteśmy pierwszy raz na KF Pointie, postanowiliśmy wystartować, zobaczyć jak to jest, pozmagać się trochę z pogodą, z terenem, z samymi tymi punktami. I jak na razie przeszliśmy 8 punktów. Zamierzamy jeszcze, zobaczymy jak nam czas pozwoli, zamierzamy jeszcze pokonać jakieś 5, 4, 5, zobaczymy jak nam się uda. Możliwe, że odpuścimy te 2, bo generalnie jesteśmy po trochę ciężkim wyjeździe i nie jesteśmy dobrze przygotowani, ale jak na razie podoba się, fajne doświadczenie, ciekawa przygoda. Jakieś punkty charakterystyczne, które wam się najbardziej spodobały? Przejazd Tyrolką. To był punkt numer 6. Jak dla nas wszyscy zgodnie podpowiedzieliśmy, że był najlepszy. To podejście. No jedno podejście, gdzie natknęliśmy się tak naprawdę na szlak trochę przypadkiem i bardzo stromo musieliśmy podejść pod górę, żeby się przebić do punktu następnego. No proszę, czyli wyzwanie najlepsze. O, no oczywiście, że tak. Punkt numer 8 dla kategorii Basic, Team i Professional. Jest z nami Maciek, który nam opowie, co w tym miejscu zawodnicy muszą wykonać. Tutaj do wykonania jest test wiedzy o wojskowości. No pytania błędne to dodatkowe minuty karne. Pytania typu numer jednostki Grom, jaki jest najstarszy model czołgów w polskiej armii, nazwy okrętów podwodnych, no tego typu. Pytania. Jaki jest ruch na tym punkcie, bo on jest dosyć daleko wysunięty? No to jest najbardziej wysunięty na wschód punkt. 2 godziny czekaliśmy i teraz już rzeczywiście się zaczął duży ruch. Spodziewałem się, że będą większe odstępy, a jednak tak dosyć dużo osób się pojawia w jednym czasie. Widujemy was na GF Point już od wielu lat. Wiem, że macie grupę rekonstrukcyjną. Skąd pomysł, żeby wesprzeć tą imprezę? My za początku taki GF Pointa, jak zaczynaliśmy około 5 albo 6 lat temu, był taki w realiach jakby II wojny światowej. Tak? Coś tam się działo w górach Sowik, jakichś podziemiach, także potrzebne były jakieś takie postacie właśnie drugowojenne. Jako, że my jesteśmy ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej pierwszego Pułku Strzelców Podhalańskiej Armii Krajowej, odtwarzamy te realia właśnie drugowojenne, więc fajnie, że my się wpasowali. Tak? Dogadaliśmy się z Tomkiem, organizatorem i tak mówię, co roku jeździmy, tak? Co roku staramy się jakieś tam inne postacie. Raz jesteśmy niestety Niemcami, drugi raz jesteśmy partyzantami, teraz odgrywamy saperów, tak? Więc tutaj teren jest taki po II wojnie światowej, więc akurat też nam się to udało. Budynek jest zaminowany, my go po kolei tam rozminujemy. Niedaleko stąd jest safe. Tam w safe jest pewna wiadomość dla uczestników kategorii Adventure. Żeby safe otworzyć, trzeba zdobyć kod. Żeby zdobyć kod gdzieś na poprzednich punktach jest. Wpisują kod, biorą co jest w safe i biegną dalej.
Maciej Czubacki z Akademii Marynarki Wojennej. Tak, zadanie polega na wspięciu się na linę na wysokości około 4 metrów, po czym trzeba uderzyć w dzwon marynarski, zejście z liny i wykonanie zadania. Każda kategoria ma taką samą wysokość? Tak, każda kategoria ma taką samą wysokość. Basic Pro i Adventure, z tego co pamiętam, tutaj przychodzą team nie ma. Jeżeli ktoś nie da rady wspiąć się na linę i uderzyć w dzwon, karą jest minus 15 minut, tak, od czasu. Jeżeli ktoś da radę, wyrobi się w czasie minuty, no to nie ma ani premii, ani kary. W punkcie czwartym punkt jest punktem sprawnościowym. Co tutaj się wyczynia? Sprawdzamy sprawność fizyczną naszych tutaj kolegów, którzy biorą udział w biegu. Na dzień dobry muszą wykonać 5 padów z wyskokami, następnie przebiec niewielki odcinek sprintem, następnie razem z karabinem i oporządzeniem zrobić 10 przysiadów oraz wykonać z pozoru łatwy i dosyć krótki podbieg pod górkę, aby podnieść chorągiewkę. Jesteśmy na punkcie 9. Tak, zgadza się. Powiedz nam coś o tym punkcie. Jest to punkt numer 9, strzelnica statyczna, strzelanie do celu z około 15 metrów, z karabinka ASG. Repliki są dla kategorii Basic przygotowane przez Gunfire, natomiast kategoria Professional i Team korzystają z własnych replik. Punkt jest dodatkowy, bonusowy, więc zawodnicy mogą trochę uszczuplić ten czas, który uzyskają na mecie. Są przewidziane premie, za każde trafienie zawodnik może uzyskać 3 minuty premii, więc będzie to odejmowane od jego czasu końcowego. Jak oceniasz przebieg tej edycji względem poprzedniej? Każde nowe miejsce, każda nowa lokalizacja jest dla nas większym wyzwaniem. W tym roku jesteśmy w Mieroszowie. Nowe miejsce, nowa lokalizacja, nowy teren, nowy wymagający teren. Na terenie gór suchych jesteśmy, a są to góry bardzo wymagające. Duże przewyższenia, głębokie doliny, strome podejścia. Więc już na etapie organizacji, przygotowywania trasy, wyboru punktów, to już jest większe wyzwanie dla nas. Natomiast sama impreza, same zawody, podobnie jak w latach ubiegłych, około 300 uczestników podzielonych w tym roku na 4 kategorie, setka wolontariuszy, no właśnie, prawie 3 dni spędzamy tutaj na miejscu. No, widzieliśmy dużo pracy. Dla kogo jest ta impreza? Myślę, że przede wszystkim dla tych, którzy lubią wyczyn, lubią góry, lubią sprawdzić swoje możliwości, swoje osiągi, swoje granice też, bo w wielu przypadkach jest tak, że zespoły w pewnym momencie schodzą z trasy, dochodząc do granicy własnych możliwości. Jakie są plany ewentualnie na przyszłość odnośnie, czy impreza odbędzie się w tym samym miejscu, czy jest jakaś lista potencjalnych regionów, bo generalnie impreza migruje po całym Dolnym Śląsku, no też to jest promocja ewidentnie dla regionu. Tak, chcielibyśmy następną, 10. jubileuszową edycję GF Point przeprowadzić, zorganizować również tutaj w Mieroszowie. Jeszcze ten teren nie pokazał wszystkich możliwości i jest wiele miejsc, które moglibyśmy odwiedzić, pokazać przy innych wariantach tras. Także 10. edycja najprawdopodobniej tutaj. Bardzo dobrze nam się współpracuje z gminą Mieroszów, za co też im bardzo serdecznie dziękuję. Tradycją jest, że kolejne edycje przez 2 lata goszczą w nowym terenie. Zatem gdzie 11., gdzie 12. edycja? Pewnie na Dolny Śląsk, pewnie Sudety, bo do nich jesteśmy coraz bardziej przywiązani. Ale która lokalizacja, nie wiem, może Kotlina Kłodzka, może Kłodzko, może jakieś bardziej dzikie góry jeszcze nawet.
A słyszeliśmy też, nie pamiętam czy to było 2 lata temu, jakoś mniej więcej plany, przymiarki do letniej edycji. Tak, cały czas o tym myślimy. Przymiarki zarówno w kategoriach Basic Professional Team, ale może kategoria Adventure, którą w tym roku testowaliśmy, właśnie będzie miała swoje pole rozwoju, swoje pole do popisu w sezonie letnim. Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby również GF Point odbywał się w sezonie letnim, aczkolwiek jest to na pewno impreza do tej pory utożsamiana z zimą, z terminami zimowymi. Nie wszyscy może na to zwracają uwagę, ale zawsze GF Point jest w pierwszy weekend dolnośląskich ferii zimowych. W takim razie życzę powodzenia na przyszłość w organizacji. Dzięki i również zapraszamy na kolejne edycje. GF Point 2018 za nami. Impreza przyciąga uczestników od wielu lat nie tylko ze środowiska airsoftowego, a o jej poziomie niech świadczy fakt, że ostatnich uczestników spotkaliśmy jeszcze na trasie, jadąc na rozdanie nagród. Do zobaczenia za rok.